Cześć, tutaj Zuzia. Dzisiaj kolejny odcinek Fitmasa. Jak widzicie, klimat jest totalnie świąteczny. Nie mogłam się oprzeć. Zimowisko, śnieżynka. Zawsze u mnie jest grudniowy szał. Dlatego w tym roku będzie tak samo. Żeby na święta zjeść pieroga, trzeba cały grudzień być na nogach, więc rusz się ze mną i dalej. Fitmas! Merry Christmas! Cześć, tutaj... No ja mam przyszło w sumie tych pytań. Parę osób pytało w komentarzach, gdzie jest kalendarz adwentowy i jest. Jak widzicie, z tyłu mam piękne paczuszki i nie mam pojęcia, co w nich jest. Mój chłopak z przyjacielem poszli, kupili 24 prezenciki i nie mam pojęcia. I jeszcze dodatkowo niespodzianka, niektóre z tych prezencików polecą do Was. To są pytania, ani nie fit, ani świąteczne, ale dobra. Kojarzę dwa teledyski i ona ma chyba różne włosy, tak? Nie mam zdania. Odchudzanie to nie jest taka łatwa sprawa. Moim zdaniem, jeśli jesteście poniżej 18 roku życia, to nie właśnie w ten temat tak bo może to się źle skończyć. Plus ja w ogóle nie polecam żadnej diety. Tylko naprawdę zmianę w sobie na zdrowy styl życia, na więcej ruchu i to możecie robić oczywiście w każdym wieku. Bo warzywa, owoce, dobre, zdrowe produkty i ruch jest zawsze dobry. Ale już jakaś mania, żeby schudnąć jest bardzo groźna i nastolatki nie powinny się tak naprawdę odchudzać. Pamiętajcie, że do wszystkiego trzeba podchodzić z głową i mieć po prostu wiedzę na ten temat, aby nie zrobić sobie krzywdy. Dlatego z dystansem do jakichś pseudo-diet. Co? Merci? Mary? Okej. Ale ty wiesz, to napisz w komentarzu. Tak, merci żyje. Będzie na pewno w Fitmasie, bo jadę na przyszły weekend do rodziców. Ja z miasteczka rodzinnego, także pokażę wam na pewno Merusia. Ja wiem, że z dużą wagą nie można biegać, bo się obciąża stawy i tak dalej, ale no nie przesadzajmy, nie? Cześć! Dzisiaj pierwszy raz idę sama z siebie pobiegać. Mam nadzieję, że trochę pobiegam. 5000 kroków bym zrobiła najchętniej. Jestem ogólnie w takim parku, takim małym. Tutaj sobie taki, tak można biegać. Powiem wam coś najdziwniejszego. Najbardziej się wstydzę w ogóle biegać. Samotnie, że ja po prostu biegnę. I ludzie idą z wózkami i w ogóle. Ale biegnę. A dlaczego nie? Możecie pisać? Możemy się w ogóle dzielić wiedzą. Ja chętnie zobaczę jakieś, nie wiem, pisać w komentarzach, jakie wy na przykład macie rady przyspieszające. Redukcja. No, myślę, że woda gazowana i gazowana nie ma znaczenia różnicy. Ale jak myślicie tak inaczej, to piszcie. To pytanie wybrał mój chłopak, który chyba bardzo chce, żeby powiedziała, że namówił mnie na rumbę. I uwaga, mam rumbę odkurzacz, który sam mi to odkurza. Także co dwa dni jest czyszczone. To jest bardzo mocne pytanie. Tak w ogóle zobaczmy moje treningi. Zaraz wam pokażę. Powiem tak, ja robię tyle, ile mogę i staram się, mimo że wiadomo, no niektórych pozycji i ćwiczeń nie jestem w stanie. Nie robię też deski przez 2 minuty, bardziej wytrzymuję 10 sekund, ale myślę, że z każdym treningiem jest coraz lepiej. Cały ciało do przodu objęte. Nasze kolana są do... Maszerujemy w miejscu. W miejscu. Dobra.
chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć. Jestem po treningu, wyglądam strasznie, ale co tam? To jest zdrowie. I powiem teraz coś strasznego, ale ja kiedyś naprawdę się nie mogłam zmotywować do ćwiczeń, bo pomyślałam: ej, będę spocona, będę musiała się umyć, będę musiała się przebrać, będę musiała wyprać, że jeden trening to jest tyle zachodów. No, ale czegoś głupszego nie słyszałam dawno. Dzisiaj przychodzę do Was z taką motywacją, a raczej 2 tygodnie jestem tak mocno na diecie pudełkowej i 2 tygodnie można powiedzieć, że wprowadziłam ruch w swoje życie. I wyobraźcie sobie, że w pierwszym tygodniu schudłam 2 kilo, a w drugim tygodniu, dzisiaj się ważyłam, nic nie schudłam. Nic nie schudłam. I ja od razu pomyślałam sobie, no nie, załamana jestem, bo codziennie to jest jednak wyrzeczenie. To jest totalny inny tryb życia niż kiedyś siedzenie i jedzenie pad thaja, a nie schudłam nic. I zaczęłam czytać, czy mięśnie ważą, czy zakwasy ważą, czy jak, co się dzieje, w ogóle czemu. I wyobraźcie sobie, że od razu miałam taki spadek motywacji, po czym pomyślałam: hej, wyglądam lepiej i w lustrze widzę poprawę i widzę, że ciało jest inne i centymetry spadają, a waga być może nie spadła, ale przecież po prostu zmienia się też nasz środek, nasze płyny, to co mamy w sobie i to też ta waga nie jest tak naprawdę żadnym wyznacznikiem, dlatego jeśli w pierwszym albo w drugim tygodniu nie schudniecie nic, to tak naprawdę pojawiły się mięśnie i one też ważą i tak musi być. Tak musi być. Mówię to trochę do siebie nawet, nie tylko do Was. Mówię też to do siebie, bo naprawdę moja pierwsza reakcja to było: co? W takim razie ćwiczymy nawet nie, że mocniej, tylko ćwiczymy dalej, nie poddajemy się. Lecimy z tym. Także miarka centymetrowa, a nie waga. Wygląd, a nie waga. Dziękuję za uwagę. A, że takie lampki? Bo ja wcześniej w sumie, no to ja w ogóle ostatnio na Instastory jestem tak bardzo oświetlona, bo mam taką różową lampkę, wygląd takie... No, tak wyglądam teraz. Takie światła tutaj lecą świąteczne. Polecam sobie tak pokój zrobić. Jest tak świątecznie, że już bym sobie tutaj choineczkę wstawiła, ale... Naprawdę, ja uznaję ogólnie tylko żywe choinki, więc taką żywą choinkę tutaj gdzieś moje koty na pewno by się ucieszyły. O! O, matko, herbata mi się na kota zamieniła. Mój ulubiony tatuaż to ten na twarzy. A zrobiłam ostatnio, poprawiłam sobie triadę, także możecie teraz zobaczyć moją relację z dnia poprawiania triady. Remember, the heart grows tender. For those we long to be near, for it's the faces you see round the Christmas tree. What a wonderful time of the year. Nadal się goi, ale uważam, że jest mega piękna. Jest to kwiat lotosu, także jak wieczorem będę robiła jogę, to się przyda. Jaka w ogóle dedukcja. Tak właśnie wygląda teraz przeróbka triady i uważam, że jest naprawdę fajna. Także, bardzo dziękuję za pytania, dawajcie komentarze, opinie, dzielcie się wiedzą i wiem, że parę osób zaczęło też ze mną ćwiczyć, zdrowo jeść i dbać o swoje zdrowie. Także bądźmy w tym razem, wspierajmy się, motywujmy się i przeżyjmy ten grudzień jak najlepiej, aby i było świątecznie, i miło, i zdrowo. I zdrowo, to jest bardzo ważne. A teraz najważniejszy moment, kalendarz adwentowy. Idę zobaczyć, co mi chłopaki... No jakby? Możesz mówić, już nie dam cię. Ale się boję! Cieszę się, jakby miała co najmniej prezent. Ale ja wiem. Czy to jest pasek do ćwiczeń? Powiem tak, najcudowniejsi moi chłopacy zadbali o to, żebym dostała pasek do ćwiczeń. Yoga pasek! To jest pasek do jogi. Wow. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Już w kolejnym vlogu ja i pasek do jogi. Dziękuję tak szczerze. Co, Anelka, chcesz zobaczyć?